Witam Was tutaj, cześć, cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek z CD Scan z PlayStation 4 Campus. I co tu się wydarzyło? W sensie, przed chwilą mieliśmy mega deathway, w sensie, że wszyscy nam zaczęli umierać, ale czemu tu jest znak zapytania? W sensie, wykrzyknik, że tak dużo ludzi znikło, czy co? Nie wiem, na pewno tutaj coś, on się stał nagle popularny, nagle bardzo zszedł w dół, to jest ewidentne. Bo wszystko tutaj w teorii już zrobiliśmy, nie wiem czy to jest przez to, czy o co chodzi. Dyscypliny sportowe, no to tutaj akurat nie powinno być żadnych problemów z tego co kojarzę. No bo tutaj to jest i tak, plus zero. Nie wiem jak oni się tutaj byli opłacani, w sensie co i jak i ile. Są ceny biletów, ceny biletów możemy sobie trochę zejść. Bo mamy dużo wygranych, przegranych jest mało, no to podnieśmy trochę ceny biletów do 35. I dajmy sobie jeszcze większą reklamę. Okej, okay, no skończył się jakiś rok akademicki, zobaczmy o co chodzi. Państwowa, nie, to jest uniwersytet. Nasz uniwersytet stracił studentów. O. Dziwne. Wydaje mi się, że wszystkie straciły. Jedno tam zabiliśmy. Tu straciliśmy w Akademii Sztuk Pięknych 200. Wow. A zdobyliśmy jakieś trofeum sportowe. Świetnie. I tutaj też straciliśmy. No to po prostu ten Deathway strasznie nas. No zabrał nam bardzo dużo ludzi. I to jest źle. Ale atrakcyjność kampusu w teorii wzrosła. Co nie zmienia faktu, iż jest tutaj źle. No bo jeżeli tak mocno tutaj to poszło łeb na szyję, to czemu? To jest pytanie, czemu? W sensie poza tym, że wszyscy zaczęli umierać, to czemu? No, to jest wniknięcie w naszą kategorię. Edukacja, która jest tu. I tak, zobaczmy, wykształcenie mieszkańców to jest 47 tysięcy, czyli większość. Okej, okay, a co do... To jest 29 tysięcy. I oni tutaj na po prostu coraz to mniej jest takich tych ludków. Bardzo dobrze wykształconych jest mało, ale też w teorii dosyć dużo jak na tyle ludzi. Tak, tu by się przydało coś. To jest nasza najnowsza dzielnica. Mi tam dzwoni, nie mam zamiaru do niego teraz pójść. W sumie tak dziwne, że dzwoni, bo w tym telefonie podobno głośnik nie działa. No. Mniejsza z tym. Tutaj... Nie mam tego gdzie postawić? No ja nie mogę. Co się bibliotekę wada to stawiać, no mimo wszystko. Tak, tutaj ten kawałek... A, bo my tego nie możemy kupić już, co nie? Czekaj. Czy możemy coś jeszcze kupić? Nie wydaje mi się, no dokładnie. Szkoda bardzo. Bo tutaj ta droga ewidentnie nie pozostała skrupułów i jeszcze tutaj to miało jechać dalej, ale dobra. Najwyżej sobie zrobimy jakiś wjazd tutaj do tunelu, możemy sobie z tym zrobić. Natomiast bardziej by mnie interesowało, ile dzwoni ten ludzi. Ja nie mogę, tutaj tego typu budynki bym tutaj poustawiał. Po pierwsze jeden będzie tutaj, po drugie szkoła podstawowa będzie tutaj. Dobra, to już mamy dosyć dobry start na dobry początek. Dalej byśmy sobie tutaj postawili jeszcze jedną zwykłą małą podstawówkę, taką niegreensitową. Trzeba je powrzucać, pomijając to, że... O, chyba skończył. Pomijając to, że tutaj właśnie jest dużo takich miejsc, o tu, gdzie jest po prostu tego mało i oni dojeżdżają wszędzie i w innych miejscach zajmują. No to wiadomo. Dobra, tam się bardzo cieszą. Tutaj niby one są, ale... Czemu one się nie świecą na taki dobry kolor? A, bo one są w miarę pełne. To może tłumaczyć co nieco, czemu tutaj jest kiepski poziom edukacji. Nie, bo chcesz wszystkich wyedukować. Wtedy dzięki temu w teorii będzie lepiej. Oczywiście podkreślam to w teorii, ale w praktyce wciskane jest nigdy nic, nie wiecie. Dalej, tu byśmy sobie walnęli jeszcze jedną taką podstawówkę. Tak, bo tutaj to jest dużo, w ogóle tam wszyscy ludzie umierają, ale to mogliście już chyba zauważyć na załącznym obrazku. Tak. I tutaj bym walnął jeszcze jedną podstawówkę. Dobra, no i w miarę w teorii teraz już są wszędzie, no ale... No ale no nie wiem. Pomijając to, w międzyczasie tutaj postawi nową stację. Co ludzie z niej korzystają, jak widzimy. Bardzo mnie to cieszyć. Tutaj byśmy zrobili to przejście, żeby dało się do tej stacji wejść. Bo ja tutaj to zrobiłem wcześniej, ale nie wiedziałem czy to będzie podłączone, ale no jak widać nie było podłączone, ale w ten sposób chyba będzie podłączone.
Zresztą później zobaczymy. Miejmy nadzieję, tak? Mijawszy to, o, zobaczcie, tutaj jest ten jeden nasz wielki mega kodek. I ja nie mam żadnego pojęcia, co z nim zrobić. W sensie, bo tak, tutaj możemy faktycznie, jeszcze tutaj to zrozumiem, tutaj ten kawałek mogę tutaj faktycznie ulepszyć do trzech pasów, bo tutaj to jest jedna z główniejszych dróg. I faktycznie to trochę wam może w tymże rejonie pomóc. Ale to nie zmienia i tak faktu, że oni wszyscy cisną na jeden pas, jak to na City Scan jest przypada. Czyli jestem głupi. No i dzięki czemu to wygląda jak wygląda, czyli tragicznie wygląda. No i nie mam właściwie co z tym zrobić. Tutaj mogę, żeby trochę to wyciszyć. I tutaj. Tak, poza tym to zbytnio nie możemy tego wyciszyć. O, no jak widzicie, on tutaj już ten kodek później znika. Ale to jest z samego tego faktu. No tutaj też tu widzimy, na przykład jeszcze jest z drugą stronę kodek. Się ciągnie i on tutaj się już gdzieś, o właśnie, gdzieś tutaj rozluźnia, jak on już przejdą ten most. I jakbyście się zastanawiali, czemu tu oni tak właśnie tak stoją wszyscy. Ano, jest prosta przyczyna. No bo żeby dojechać tu, to jest tylko jedna droga. Ta. I właśnie w związku z tym, my dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, a właściwie na przełomie najbliższych paru odcinków, zrobimy sobie mega underground autostrada. Tutaj podwodna autostrada, która będzie wbudowana na przełomie najbliższych odcinków. Swojego, czekajcie, zerknijmy. No i na przykład jak tutaj mamy tą drogę, to jak widzicie, ona też ma mega branie. No bo to też jest jedna z nielicznych właśnie alternatyw do tego. To pewnie też z metra część się przesiada tutaj. No, dokładnie. No to dobrze, tak? No tutaj ten nasz kampus, no sami widzieliście, nie ma zbyt dużego brania. Ja mogę tylko tutaj to podciągnąć to na maksa i w teorii przyznać rozprawy i zobaczymy, czy w jakikolwiek sposób możemy tutaj przyciągnąć. Mamy wszystkie rzeczy, tak? Wszystko tutaj jest. To jest nawet darmowa edukacja. Więc nie wiem, co ja już właściwie mogę jeszcze tutaj zrobić. Naprawdę, nie mam już... Już powoli mi się kończą pomysły, jak tutaj przyciągnąć jeszcze ludzi. Tu jest nieźle. Tu jest naprawdę nieźle. Tak, tutaj są porozdzielane te tory, ale tutaj jest naprawdę na bogato to wygląda. Tak samo jak nasze metro, zobaczmy. Ta linia może mieć duże branie, bo ona jest, ma niezłą linię. Dokładnie, w sensie... Ta linia ma niezłą linię, ale ja to powiedziałem. Przepraszam. Zarażam was tutaj. Dobra, to sobie podłączymy. Tak, trochę tam zieleni pododawałem pomiędzy odcinkami, ale nie o to mi tu chodzi. Chodzi o to, że... My tu nie mamy zbytnio jak rozwinąć tych kampusów, jeżeli nie mamy ludzi. A ludzi nie mamy, ponieważ mamy wielkie korki. Musimy coś wymyślić z tymi korkami. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę. Miałem znaleźć jeszcze drugi odcinek. Ale musimy zrobić koniecznie tą autostradę podwodną. I w dzisiejszym odcinku ją chyba zrobimy tutaj tak po prostu. Podłączymy, żeby było jakby co. No i pieniędzy będzie brakować, ale to zobaczymy.
No i wracamy po krótkim czasie, ponieważ to mnie tyle kosztowało pieniędzy, no to oczywiście musiałem sobie tutaj pozwolić na kolejny punkt powodu opłat, no bo to jest po prostu trochę przegięcie, ile to tutaj zatrwało i w ogóle. Tak, jakby coś tutaj są, zaczynałem się od czterech pasów, to faktycznie schodzę później o, na dwa pasy. O, tutaj coś jest nie tak, jak widzę. Tak, to się tutaj tak zaczyna, ale spokojnie, to jest tylko kwestia chwilowa. Później to faktycznie będzie na cztery pasy wszędzie, jak już tylko będę mieć na to pieniądze, no bo wiadomo, to też nie jest takie trochę tanie, bym powiedział, budowanie tak wielkich i ogromnych tuneli. No, ewidentnie tak to można nazwać, bym powiedział, że to jest, no, wielkie tunele podwodne. Dalej, tutaj sobie byśmy to też zmienili na te dwa pasy. Oho. No, w końcu wygląda tak samo. No bo mniejsza z tym, to mnie na razie... Słynnego tutaj ten autobus nasz jeździ, co nie? Tak, on tutaj, to jest ta dziwna linia, która tutaj jeździ tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby im dać miejsce do zadawienia. O, i widzimy, już są nawet służby miejskie, jeżdżą tędy. No, no to świetnie, na pewno te nasze autobusy, o te tutejsze, te dokładnie, będą miały teraz super skrót, bym to nazwał jednym słowem, czyli super skrót. No i to na pewno będą z niego korzystać, tak. To jest chyba pewne, raczej tak mi się wydaje. Zobaczmy. No tutaj, no, no tutaj to ewidentnie jest chmara ludzi jadących. Do stadionu jest dużo ludzi właśnie tutaj też. I z tego co widzę, do kampusu też trochę jedzie, więc to jest bardzo dobra nowina. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Większość jedzie chyba... A nie, oni tutaj się po prostu chyba po równo łączą. I część jeszcze jedzie od naszego miasta. No to dobrze. Część nawet widzę, że jedzie z tej części miasta, z Potów. No to naprawdę jest jakieś zawijasy są nieco tutaj podobne, z tego co widzę. Jak oni tak tutaj nawet potrafią się powykręcać. Tutaj w teorii może zrobimy w przyszłości jeden zjazd, tak? Bo tutaj to jest realne. No ale póki co, jak widzimy, tutaj jest na razie jeszcze pusto. W dzisiejszym odcinku głównie się tym zajęliśmy. Jeszcze coś może zrobimy. No i to wygląda naprawdę... całkiem przemyślanie i mam nadzieję, że będzie lepiej z tymi naszymi kampusami. Dobra, mamy ładny popyt na ludzi. Moglibyśmy trochę zejść tutaj na przykład. Może tu? Nie wiem. Tak, bo trochę to jest mimo wszystko za duże. Ludzie się... Sytuacja. Ten spadł na poziom drugi, ale na trzeci wpadnie już za chwilę, dobra. I dużo jest ludzi tutaj. Tu jest bardzo dużo ludzi. I jak ten jeszcze bije... Nie, ten niestety nie. Tutaj możemy trochę... A, bo tutaj nawet nie zrobiłem tego. No tak, no to tak, teraz to było niezbędne tutaj to, co wcisnąłem na sam koniec. W ogóle, czy możemy jakąś spłacić pożyczkę? O, świetnie. Wszystkie spłaciliśmy. No to bardzo dobrze. Tak, tu jest ruch kolejowy, tu oczywiście wszystko widzimy, tu jest całkiem nieźle. Tu mamy nawet skrotownię. To też bardzo miło. No i co? Pójdźmy sobie nasz tramwaj i zrobimy ostatnią dzielnicę mieszkalną na tym napsie już raczej. Ale pójdźmy najpierw ten tramwaj, ponieważ ten tramwaj, no, może się już tutaj po prostu sami powiewszy przydać. Tu będzie nasz biura, tutaj się daje rozbudowywać i do nich będą metro będzie jeździć prawdopodobnie w przyszłości. No będzie tutaj to się rozwijać, tak? Natomiast teraz tak, tutaj sobie zrobimy pętelkę dla naszych tramwajów, taką w powietrzu. 100% super realistic, czyli coś takiego. Wygląda to jak wygląda. No, ale najważniejsze, że dzięki temu będziemy mogli sobie puścić tutaj nową, specjalną, specyficzną linię dla tejże dzielnicy. Ona będzie tutaj jeszcze w przyszłości jakoś będzie ulepszona, tak? No, wiadomo. Lotto to i tak się nie wygra. Tutaj widzę, że są ciekawe, specyficzne, bardzo ciekawe przystanki. Niech tak już będzie. I dalej tutaj już będą normalne, jak one są tutaj wszędzie. I teraz tak, tutaj w tą stronę dali specyficznego. Co nie? No zbytnio go nie ma, faktycznie. Chyba tak mi się wydaje. No bo to jest zajęte miejsce, tak, bo jest w jedną stronę za mało tych miejscówek. No bo tutaj mogę... Tak, tutaj mogę zrobić, ale to zbyt dużo nie da. No, dajmy sobie więc w takim razie tutaj ten podjazd, już niech będzie. I dalej ta linia... W teorii moglibyśmy ją puścić tutaj, ale nie wiem zbytnio, gdzie ona by miała jechać później. Bo wszystkie pozostałe rejony są pozajmowane. Ne, ne, ne.
Chyba, żebyśmy ją puścili. Poczekaj, bo ta czarna jedzie tu i później jedzie tu do dworca. Wtedy możemy sobie ją puścić jako takie połączenie i wzmocnienie tutaj ruchu. Ale nie możemy jej puścić, bo ona tutaj. Ona musi jechać tu prosto. Tu jest jako właśnie konkret, że ona pojedzie prosto. No bo to niech jedzie prosto. Niech będzie. I tutaj sobie zrobimy właśnie ta linia będzie tutaj skręcać, bo tutaj jest zbyt dużo takich linii, które robią tak i śmak. Więc ta pojedzie sobie tutaj. I ona prawdopodobnie pojedzie tutaj, tędy później. Właściwie możemy ją tak puścić. Bo tutaj przewiduje, że w przyszłości będzie większy ruch, tak, niż to, co jest teraz. Tutaj jakąś dzielnicę, tutaj może jakąś nawet wnętrz walniemy. Więc w sumie rzeczywiście możemy na razie tutaj zrobić ten jeden przystanek. I to będzie jako takie, że samo jak to jest nowa część dzielnicy też tutaj. O, i tutaj widzę, że nie będzie przystanku żadnego. No trudno. No trudno, niech będzie tak jak już jest. Już nie chcę tutaj zmieniać systemu. No i tutaj, tu w tę stronę będziesz mieć osobny przystanek. To jest ewidentne. Dalej, tutaj jest przystanek. Tutaj tu w ogóle jest niezły się ruch zrobił już ogólnie tak poza tym. Dalej tu będziesz mieć kolejny przystanek. No i tutaj wiadomo, znaczy nie tu, tylko tu, bo to musi być przed. Tak. I teraz tak. Tutaj się spokojnie zrobi przystanek. No widzę, że nawet można byłoby spokojnie tutaj zrobić i widzę, że jest bardzo dużo ludzi czekających na tą linię. Tak, bo tu póki co na tej trasie są promy, które są pełne, co oznacza, iż trzeba byłoby zwiększyć te linie. No, to bardzo dobrze, że są pełne. To znaczy, że to jest potrzebne. Zobaczmy, jak tam to. 21, 17 i z tego, co kojarzę, tłum nie się tu jedzie. Tak, pytanie tylko, że warto patrzeć, żeby nie było korków, bo w przyszłości tu może tego być ruchu, co jest w teorii. Podkreślam, w teorii może być go więcej. W praktyce jest to, no, podejrzane, tak, bo nie wiadomo, czy tutaj. Tak, bo tutaj z tego, co kojarzę, też część tych pojazdów, tak jak widzimy, tutaj jest dosyć dużo tego jedzie. To są ciężarówki poczty. No bo wiadomo, do Sotowni muszą jechać. Nie wiem, czy to tak równomiernie, ale dobra, mieliśmy kolejny poziom, mamy nowe budynki. Dobra, co to jest? Pierwsze, uniwersytet. Uniwersytet, nieźle do niego, 174 osoby przyszły. Mamy stołówka uniwersytetu, fontanna uniwersytecka, sala gimnastyczna uniwersytetu, otwarta sala uniwersytetu, okej. Ostateczny interfejs użytkownika. Okej, to jest tylko jeden projekt sfinansowany i tutaj mamy praca naukowa. No, macie dźwiękowy taki, proszę bardzo. Dwie imprezy to gabaryty. Dalej, kolejny. To chyba jest wielki niewypał, ten Akademia Sztuk Pięknych. Było nieznany, to jest nieznany. Vanilla Skylines. Tyle zrobiliśmy przez ten krótki okres. Okej. Dwie imprezy. I tutaj wbiliśmy poziom reputacji ubiegły rok. Rozpoznawalny, teraz jest renomowany. Czyli to jeszcze chyba nie jest na ostatnim etap. Sprawdźmy. Tak, to jeszcze nie jest. Jeszcze trochę trzeba podkręcić i trochę atrakcyjności kampusu. Ale ewidentnie jesteśmy w stanie to zrobić, bo właśnie tak jak mówiłem wam, dzięki temu, że teraz wszyscy mogą się tutaj uczyć, to idzie nam to o wiele lepiej. Natomiast mamy tutaj z tego kampusu, to chyba nie mamy żadnych nowych budynków. Kontrakty sponsorskie. A, proszę bardzo. No ma, tutaj nie mogę nic już podkręcić, natomiast mogę na pewno to zrobić w tego typu budynkach jeszcze. Więc tak, dyscypliny sportowe. Tak, nasz uniwersytet cały czas nie ma jeszcze sportu. No, zazwyczaj wygrywają, możemy tutaj to jeszcze dodać. Przyznajmy na muzykę. Dalej ci tutaj, o proszę bardzo, ci wbili na kolejny poziom. Rozprawy. Mogą być te rozprawy, dalej chodźmy z tym, bo oni tutaj w ogóle mają 25 na maksa jest. W niego budżet włożyłem. I co tu dużo mówić, nie mamy dyscypliny sportowej, studentów na razie brakuje i chyba tyle z przepisów. Dobrze, no to poustawiamy sobie jakieś tam parę takich budynków, które możemy teraz dorzucić tutaj do tego. A, i tutaj tak poza tym mamy sterowce. Słuchajcie, one są przygotowane, tak? Mamy jeszcze jedną linię właśnie tutaj sterowcową.
I to chyba będzie lepsze niż mieszkanie. Na koniec zrobimy sobie linię stylowcową, ale dobra. Najpierw poustawiamy sobie nasze nowe budynki. To tak, akademiki to mamy. Świetlica Politechniki też mi się wydaje, że gdzieś to jest to. Tak. Dział utrzymania zieleni mamy. Klub książki. Jeśli klub książki gdzieś jest, to może być tu, ale to mi się wydaje, że to jest. Że to jest co innego. To jest. A nie, to jest klubki. To jest. Klub książki. A to jest klub piłki halowej. No to jest co innego na pewno. No to poustawiamy sobie, chyba że to jest to. Nie, to jest klub piłki halowej. Klub piłki halowej. No to nie, wywalmy, nie możemy mieć takich dwóch samych budynków. Chociaż klub książki by był lepszy. A, bo to nie jest ten obszar. No to teraz wszystko tłumaczy. Właśnie tutaj z tych budynków nie mamy jeszcze nic. A, bo tu trzeba mieć renomowany. Tu trzeba wbić na renomowany. Jest, klub piłki halowej. Dalej, otwarta sala uniwersytecka. I to jest duży budynek. Chętnie bym go wrzucił gdzieś tutaj. Z tym, że tutaj jeszcze jeden wydział w przyszłości będzie, tak? Więc my to sobie postawimy tu. Ale to jest z naciskiem na chwilówkę i prawdopodobnie to jeszcze zmieni lokalizację. Dalej, sala gimnastyczna uniwersytetu. To bym może tutaj gdzieś wrzucił. O, tu jest dobra miejscówka. Tak trochę nad wodą. Chociaż nie wiem, czy to mi trochę nie zniknie dzięki temu. Chyba, że nam by się to udało. Wiesz co, to i to może być dobry nawet pomysł. Tutaj obok ścieżki, w sensie obok tramwajów postawić, bo do tramwajów możemy tego typu budynki stawiać. Pomyczki możemy pole rozwalić, tak? To nie jest jakiś problem, duży problem. Dobra, budynek się postawił, natomiast tutaj sobie odbudujmy tą ścieżkę. Czekaj, to jest ta ścieżka z drzewkami. O, jak widzicie, jechał rowerzysta tą ścieżką, więc tutaj nie trzeba robić żadnych tego typu jeszcze urozmaiceń. Więc to sobie zrobimy. Przypominam nazwy dla kampusów. Jeszcze chyba żaden kampus nie dostał dobrej nazwy. W sensie nazwy od was. Stołówka uniwersytetu. No byłoby dobrze, gdyby oni coś jednak jedli. Więc stołówkę sobie na razie jedną tu postawimy, ale prawdopodobnie będzie jeszcze gdzieś druga kiedyś. Fontanna uniwersytetu. To jest duży budynek? Nie, to nie jest duży budynek. To byłoby tu dobre, ale nie wejdzie. Od dołu. Od dolnie. O, proszę bardzo. Tylko się nie podłączyło nic z niczym. I to może być problematyczne. O, dobra, teraz się podłączyło. Tu mamy fontannę. I na razie tyle z tych budynków, bo kolejny wydział nie został odblokowany, bo musimy być popularny. Dobra. No to jest chyba dobrze. Studenci się pojawiają, znikają. Utrzymanie budynków. Tamten kampus jest darmowy, natomiast ten, kiedy wbije już prestiżowy, to ten będzie płatny. A nie, on jest i tak płatny. On jest płatny i tak dużo ludzi do niego przychodzi. Zobaczcie, tu jest 24 tysiące z... To może ten też powinien być płatny. Bo to zwiększa atrakcyjność kampusu o 20%, zwiększa poczucie szczęścia studentów. A, to ja myślałem, że coś faktycznie to dodaje. A jak tylko takie jakieś epcie pecie, to tu zawsze jakieś pieniądze by się przydały, żeby to zarabiało na siebie. No ma, zobaczmy, jak tam są te nasze budynki. No, bardzo używane. A tutaj w tych budynkach, w sensie, bo tutaj to mamy niezłe blokowisko, bym to raczej nazwał. O, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. I wszędzie zazwyczaj po 60 osób. Równo. Ładnie się poukładali. Tutaj mamy laboratorium. Jeszcze gdzieś, tak, tutaj jest jeden. Czy to nie jest? Nie. Jeszcze gdzieś na pewno na drugiej wyspie mamy. O, dokładnie. Tutaj jest 60, tu jest 60, 60, 60. Mniej więcej się równo porozkładali. I oni wszyscy sobie po prostu siedzą w swoich częściach. A zobaczmy, czy coś z tego właśnie budynku mamy jeszcze tutaj nowego. Księgarnia? Nie, to jak robimy księgarnia, to nie. No a z tego to cały czas nie wbiliśmy kolejnego poziomu. Jesteśmy, powiem tak, jesteśmy naprawdę blisko. Wystarczyłoby może to do 15 dobijmy i może coś faktycznie tutaj dzięki temu drgnie, ale... No ale sami widzicie, że jest ciężko. Naprawdę ciężko. W
kolejnym odcinku sobie postawimy halę sportową. Jedna hala sportowa dla tego kampusu będzie się znajdować prawdopodobnie gdzieś tu, bo tu będzie też nowa dzielnica mieszkalna, którą zrobimy. I druga będzie się znajdować w tym osobnym fragmencie przyszłej części tego kampusu. Na koniec sobie zobaczmy, czy tu się nie robi... Ojej. Chwileczkę, co tu się wydarzyło? Tak, ta linia jedzie. Gdzie ona jedzie? 170, o kurczę. Co jest nagle tych dużych, tak ludzi się pojawiło. Dobrze, pociągnijmy to jeszcze. Ale jest coś, nagle się pojawiło tutaj naprawdę ogrom ludzi. Natomiast to najciekawsze, to jakiś jest tu problem. Bo tak, ty tutaj stoisz, on ma wsiadanie, okej. Chyba ten przystanek trzeba zlikwidować, bo tutaj jest dużo linii z niego korzysta, to ja wiem. No ma, to ten przystanek niestety został destroy. Ale zobaczmy, tak, ta linia nie ma dużego brania, w sensie to jest chyba ta nowa, tak? Nie, to jest ta czarna nowa. Okej, ale ona też nie ma jakichś strasznych rzeczy, więc to dobrze jest. I tutaj też jest całkiem nieźle, tak? Bo ona tutaj sobie na tej pętli zwraca. I też to sobie zróbmy tutaj przejścia. Zawsze jakby ktoś chciał, to może dzięki temu skorzystać. Tak, tu też brakuje tych przejść takich dla pieszych, ale to wiecie. Po co komu przejście dla pieszych? Dobrze, na zakończenie, tak jak mówiłem, puścimy ostatnią rzecz, czyli nasze sterowce, bo to jest coś, co od dawna chciałem zrobić, a nie było okazji. Także tak, nasze sterowce mają tutaj pit stop i będą miały jeszcze jeden pit stop. Tak, sterowce, nie helikoptery, bo helikoptery mają strasznie małą pojemność. I drugi pit stop dla naszych sterowców będzie tu. Tak, i tutaj właśnie tę drogę sobie wyburzymy. Ja jeszcze mam takiego czasu, chciałem wyburzyć. Tak, możemy dzisiejszy odcinek nazwać przez cały odcinek. Mój telefon dzwonił, żebym poszedł do niego. A ja, jakby totalny człowiek, nie podszedłem do niego. Nie, za chwilę do niego pójdę. Bo on już po prostu trochę. No, długo, długo już dzwonił. Dalej, tu bym jeszcze jeden postawił, ale jeszcze z tym. I tutaj się to nie pociągnie. Dalej byśmy sobie postawili jakieś miejsce, właśnie skąd by mogły nasze sterowce wylatywać. No i nie widzę póki co lepszej miejscówki niż chyba tu. No bo tutaj ta część jest już trochę daleko. Jest to taka techniczna część i w sumie można z niej skorzystać, dobra, niech będzie. Ale jestem bardzo zadowolony, że zrobiliśmy ten tunel, bo wydaje mi się, że on trochę dał coś do tego, że teraz nagle ludzie się zaczęli faktycznie korzystać właśnie z naszego miasta bardziej. Ale nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Możecie napisać w komentarzach, czy sądzicie, że tak było, czy tak nie było. No, czekaj, czy to nie są autobusy turystyczne? Nie mamy autobusy turystyczne w tym mieście? Czy mamy tylko zajezdnie? Nie, tylko mamy zajezdnie. Dobrze, gdzie są nasze sterowce? Sterowce są tu. Nie, to nie są sterowce, to są sterowce. Dobra. I robimy sobie linię sterowcową. Oho. Oczywiście, żeś musiał się postawić przeciwną stronę, niż bym chciał, żebyś się postawił. Dobra, wiecie co? My sobie to przestawimy tutaj. O. O kurczę. O kurczę, chyba ta tutaj przeżywa naprawdę niezłe oblężenie ta nasza sterownia. No bo później się nią zajmę. Czy tutaj coś wciśniemy? Jest jeden budynek, który tutaj nam spokojnie wejdzie i się tutaj spokojnie przyda. To jest oczywiście to. A tutaj sobie postawimy, proszę bardzo, ciach i ciach. Dobra. Jakby coś, nasze śmieciatki też będą mogły już z tym wyjeżdżać. Dobrze, zróbmy sobie tutaj podłączenie dalsze to. Okej, to mamy zebene. No i nasze sterowce są i tak w złym kierunku, ale już lepsze niż poprzednim, bo nie są w 100% przeciwnym. I puścimy sobie tutaj w okręgu tą linię. Tak, bo co mi tam w sumie. No, natomiast to będzie sobie tutaj od boku podlatywać. No i tak, po pierwsze będzie widzieć nad tymi przepięknymi skałkami, no bo to jest po prostu wspaniałe widoczki. Później tutaj tędy. I tu, i o, wygraliśmy chyba mecz. I tutaj, tak, musieliśmy wygrać, bo dosyć dużo zdobiliśmy. I tutaj, później tutaj. Czekajcie, zobaczmy, czy my wygraliśmy jakiś faktycznie mecz.
Tutaj jeszcze brakuje ludzi, ale dyscypliny sportowe. Tutaj, o jest. Wygrana, wygrana, wygrana. O kurczę. Nieźle. Tu faktycznie nie trzeba już nic podciągnąć. Tu można podciągnąć to i podciągnąć to. W sumie czemu by nie? Niech będzie. Niech będzie lepsza reklama, że to jest świetny kampus. Dalej, stąd nasze sterowce sobie prosto tutaj, o, wykręcą. W sumie chociaż może nie musimy aż tak wykręcać. Czekaj. Polecisz sobie stąd, przez to wszystko. Tutaj nad tymi skałkami i tutaj sobie zobaczysz, że tutaj jest nowa właśnie część kampusu. Dalej, ty tutaj sobie zrobisz kółeczko trochę. Bo on tutaj będzie mieć ten nasz sterowiec w przyszłości. I właściwie możemy tą przyszłość ustawić dzisiaj już, żeby nie zapomniał później. Chwilowo to będzie tylko w ten sposób tak ustawione, tak, ale to będzie później się zmieni. Żebyśmy tutaj już mieli, że tutaj ten nasz sterowiec będzie latać dookoła naszego kampusu, aż w końcu tutaj doleci do tej naszej hali sportowej, która tu w przyszłości będzie istnieć. I stąd robimy mega podlot. Nad tą. Wow, dużo tych meczów jest tutaj teraz. Tutaj, obok przyszłego naszego kampusu, to sobie wykręcimy ładnym rykoszetem. I dalej tutaj jest problem z ogrzewaniem. I tutaj to musimy zmienić, bo tu widzę, że jest właśnie nasza linia trochę nie tak, jakbym chciał. Jest. Coś w sensie to nasze sterowce. Linia techniczna sterowca. Trzeba trochę ją wykręcić. I ona tu właśnie, o. Ta linia z kolei będzie tutaj lecieć. Tak. Tutaj. I tutaj sobie zrobimy lot pod górkę. Nad tą piękną częścią kampusu, żeby ich pokazać. Chociaż tych to w sumie możemy, wiecie co, pokazać z daleka, żeby nie przeszkadzać w nauce, bo to są chyba mistrzowie, wiecie. Żeby po cichu tutaj do nich podlecieć. Okej, okay, dobra. Tutaj, nie. No nie mają po sobie żadnego stadionu. Tutaj, tu wykręcimy. Tutaj i tutaj się zakończy nasza linia. Dalej, teraz to by się przydało włączyć. Dobra. I tutaj stąd, gdzieś obok właśnie leciała ta nasza linia. Sobie jakby coś będą mogli wylatywać. No i puśćmy sobie naszą linię. Sterowce 1. Przy okazji powłączamy budynki pozostałe. Tak, lecisz tędy. Dobra, jakieś tam pojedyncze zadowolenie. Później tu, tutaj. Bo to jest tylko taka po prostu do latania. I teraz pytanie, czy on nam poleci w dobrą stronę. No i tak jak myśleliśmy, nie poleci nam dobrą stroną, bo sobie wybrał drogę na skróty. My to wszystko oczywiście rozumiemy, że on chciał sobie polecieć na skróty, ale oczywiście mu na to nie pozwolimy, bo nie byłbym sobą, gdybym pozwolił. Dlatego ten budynek basenu sobie przesuniemy tutaj na górę i go wrzucimy. O, dobra. I tu będzie nasze miejsce do pit stopu. O, jak ładnie przeszło. I dalej tutaj naszą linię właśnie sterowcową przerzucimy. O, co nie? Tutaj sobie później zakręcisz. I tutaj będziesz mieć pit stop pod dworcem. Tak, żeby po prostu, wiecie, ludzi też trochę ściągnąć przy okazji. I później tutaj się ładnie podłączysz i lecisz dalej. No, teraz możemy lecieć tutaj i najpierw włączymy to lądowisko dla naszych sterowców. Tak, tutaj wszystkich drzewek jeszcze brakuje tam po tamtej stronie, ale to chyba wszyscy wiecie o tym. Doskonale, dobra, gdzie to jest? Tutaj są nasze sterowce i tu będą dwie linie sterowcowe, ale to zaraz. Tak, tutaj z tym przystankiem i później tutaj już sobie spokojnie dolecisz tu. Dobra, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Wiem, że to jest. Dobra, nie, to tutaj, tu. Wiem, to pomiędzy odcinkami zrobię. Nie skończę tej linii. Pomiędzy odcinkami zrobię dotycznej. Usuniemy ten autobus, który tutaj aktualnie jeździ. I puścimy coś nowego i lepszego. Helikoptery będą tam latać. Bo to jest według mnie chyba o krok level wyżej już pójście. A helikoptery właśnie mają małą pojemność, więc idealne takie do latania tam do pracy by były. Dobra. Tutaj dalej się właśnie podłączysz, później z tą częścią kampusu, tak?
i później polecisz sobie prosto do tego stadionu, bo to jest linia sterowcowa, stadionowa w teorii powinna być. I tutaj sobie zakończysz naszą linię. Wygląda to co najmniej ładnie, ładne pieniądze. Ci wygrali, to też dobrze, ale tutaj ludzi brakowało. Tak, 10 brakuje. Może nam się uda. Może nam się uda, kto wie. Kto wie, kto wie, zobaczymy jak to będzie. Tutaj więcej ludzi brakuje, ale tym się będziemy zajmować w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały na moim kanale, kliknijcie, subskrybuj ten dzwoneczek. No i co tu dużo mówić, jak wiecie i właściwie widzieliście pewnie, bardzo dużo w tym odcinku zrobiliśmy. Ło! Nasze sterowce poleciały. No, widzę, że w korku będą lecieć zawsze chwilę. Dobrze, złapmy sobie ten jeden. Na razie jest multum ludzi na niego, czekam. I kończymy odcinek. Cześć!